Ja bardzo dziękuję za tę debatę, bo padło tutaj sporo słów, które myślę dla Polaków są istotne. Ze względu na to, że dzisiaj państwo pokazujecie, jaka jest rzeczywiście troska wasza o naszą ojczyznę. Ja odsuwam na bok te małostkowe wypominania, różnego rodzaju rzeczy, z którymi państwo się nie zgadzacie. Ale jeszcze raz mówię, wybory demokratyczne w Polsce odbyły się i Polacy zdecydowali, że to Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica będzie realizowała przez następne 4 lata program, którego chcą Polacy. Ja rozumiem, Szanowni Państwo, że Wy tego nie akceptujecie. Ale nie mówcie, że to jest protest Polaków. To jest Wasz protest. To jest Wasz protest ugrupowań, które nie mogą się z tym pogodzić. Ale dziękuję też Państwu za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj porozmawiać ze sobą. Bo być może, że będzie jakaś refleksja i jednak będzie to początek dialogu. Bo ja ciągle wierzę, że wczorajsze spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szefów klubów opozycyjnych, wszystkich klubów parlamentarnych, nie było tylko i wyłącznie teatrem politycznym, które państwo chcieliście odegrać, tylko było rzeczywistą troską o Polskę. Ciągle w to wierzę, bo to przecież państwo mówiliście o tym, żeby ta debata dzisiejsza się odbyła. To wy mówiliście, że chcecie wesprzeć polski rząd. I ja ciągle w to wierzę, że tak będzie. Bo nie chodzi, Szanowni Państwo, o rząd, o mnie. Chodzi o Polskę. Chodzi o to, żebyśmy mogli dzisiaj mówić ważnym, jednym głosem w ważnych dla Polski sprawach. Dużo tutaj spadło emocjonalnych słów. Ja myślałam, że nie będę musiała powracać i powiedziałam to w swoim pierwszym wystąpieniu, że traktuję jako dobry początek wspólnej naszej rozmowy w ważnych sprawach dla Polski, bez wzajemnego się obwiniania i nie chcę wracać do tego, co było przez ostatnie 8 lat. Ale jeden z polityków występujących z tej mównicy partii opozycyjnej niestety sprowokował mnie do tego. Więc ja tylko przypomnę krótko, Szanowni Państwo. Mówicie o łamaniu demokracji. Przypomnijcie sobie Jastrzębie, protest górników. Policja, która do nich strzelała. Przypomnijcie sobie, jak wchodzili przedstawiciele służb do jednej z redakcji tygodnika, który pisał nieprzychylne teksty na temat rządu. Przypomnijcie sobie, jak aresztowany był młody chłopak, który był internautą i tylko i wyłącznie dlatego był aresztowany, że wyrażał nieprzychylne opinie na temat ówczesnego prezydenta. Przypomnijcie sobie Państwo, dlaczego śledczy byli zainteresowani dziennikarzami i ich rodzinami. To są fakty z Waszych rządów. Nikt z nas nie biegł wtedy do Brukseli na skargę. Nikt z nas, Szanowni Państwo, nie organizował buntów i manifestacji, w których kroczył na pierwszych szeregach. Ale ja nie chcę o tym mówić. Ja nie chcę dzisiaj Państwu tego wypominać, bo to nie jest tematem tej sprawy. Nie chcę o tym mówić. Nie chcę mówić o tym, że łamaliście demokrację i prawo. Żadna z ustaw, która została przyjęta przez ten parlament w tej kadencji Sejmu, nie została zakwestionowana przez instytucje europejskie. Pamiętajcie Państwo o tym. Jeżeli Państwo uważacie, że można w ten sposób realizować tę misję, którą pełnicie w imieniu obywateli, że jesteście tu po to, żeby w ważnych sprawach dla Polski nie szukać konsensusu, ale tylko i wyłącznie wyrażać własne frustracje poprzez ciągłe burzenie porządku rzeczy w Polsce, to jest to zła droga, nie idźcie nią.
Szanowni Państwo, nikt nie musi mnie przekonywać do tego, żeby jechać do Brukseli czy do Strasburga i bronić dobrego imienia Polski. Dlatego, że Polska jest niesłusznie oskarżana i pomawiana przez media zagraniczne, przez polityków zagranicznych, a wy milczycie. Nikt mnie nie musi do tego przekonywać. Ale też, drodzy Państwo, nie liczcie na to, że ja tam pojadę i będę pokornie słuchać tego, co mówi się przeciwko Polsce. Ja tam będę mówić o faktach i będę bronić z całą determinacją polskiego imienia. Nie liczcie Państwo na to, że będziemy prowadzić politykę zagraniczną na kolanach, że nasze partnerstwo w Unii Europejskiej będziemy traktować jako jakiś szczególny przywilej. To jest nasze prawo, a nie przywilej. Flagi Unii Europejskiej powiewają nad instytucjami państwowymi, obok dumnie powiewającej biało-czerwonej flagi. I tak będzie. I nie o symbole chodzi, szanowni państwo, ale o fakty. A dzisiaj fakty są takie, że kiedy trzeba w trudnej rozmowie stawić czoło przeciwnościom i trzeba bronić imienia Polski, wy tego nie chcecie robić. Ale wierzę, szanowni państwo, że głos waszych przewodniczących, a wszyscy to słyszeliśmy, rzeczywiście jest głosem rozsądku i są to ci spośród was, którzy będą was potrafili przekonać do tego, żeby jednak ta refleksja się pojawiła. Nie zakrzyczycie rzeczywistości, drodzy państwo. Nie zakrzyczycie, choćbyście nie wiem, jak głośno w tej sali krzyczeli. Polska potrzebuje dzisiaj jedności i potrzebuje tego, byśmy mówili jednym głosem. Ja proponuję państwu dialog, proponuję współpracę. Wasza decyzja będzie, od waszej decyzji będzie zależało, czy wyciągniętą dłoń przyjmiecie, czy ją odrzucicie. Dzisiaj Polacy czekają na ten gest z waszej strony. Czekają na odpowiedzialność. Czekają na odpowiedzialność polskich polityków. Bo szanowni państwo, nie o partnerów tu chodzi, ale o Polaków i o Polskę. Dziękuję bardzo. Bo zostało powiedziane, że to myśmy się skarżyli w Brukseli. Więc my się w Brukseli nie skarżymy, to nie my stoimy za tymi zatroskanymi wypowiedziami europejskich polityków. Natomiast to prezydent Duda się skarżył przed Parlamentem Europejskim na to, co się dzieje w Polsce i dokładnie opowiadał o tym, co się w Polsce dzieje w Brukseli. W związku z tym bądźmy rzeczywiście tutaj uczciwi. I chcę powiedzieć jeszcze tylko dwie rzeczy, dlatego że jeżeli zdarzyło się wtargnięcie policji do jakiejś redakcji, to pamiętajcie, że to było na polecenie prokuratury, a prokuratura była niezależna. To dopiero dzisiaj chcecie uczynić prokuraturę całkowicie zależną od rządu. I na koniec, bo to ważne, to nie jest sprostowanie. Bardzo istotne, w trybie sprostowania, to nie jest tak, że ktokolwiek szkaluje Polskę albo polskich obywateli, tylko zadaje pytania rządowi i wam. I na koniec powiem tylko tyle, że na pewno obywatele was rozliczą z tego, że protesty organizowane przez obywateli uznajecie za protesty organizowane przez polityków, a to jest po prostu nieprawda. I na szczęście obywatele was z tego prędzej czy później rozliczą. Marszałku, Wysoka Izbo, ja nie będę sprostować i szkoda, że ta dyskusja, która miała być dobrą rozmową o tym, co powinniśmy w tej chwili zrobić. I ja powiedziałam, że, szanowni państwo, potrzebny jest nasz wspólny głos, a nie małostkowe w tej chwili takie wystąpienie, jak wy to organizujecie. Szkoda, że ta dyskusja poszła w tym kierunku. Ale jeszcze raz powtórzę. Drodzy państwo, przypomnijcie sobie i uważam, że dzisiejsza dyskusja i ta sprawa jest zbyt poważna, żebym schodziła w tej chwili do poziomu pana posła Trzaskowskiego i wymieniała tutaj nazwiska, czy epatowała takimi emocjami. Ale przypomnijcie sobie, którzy z waszych prominentnych polityków jeździli do Brukseli i mówili, że tam będą załatwiać w tej chwili polskie sprawy. Przypomnijcie sobie państwo.
Przypomnijcie sobie państwo, kto z was szedł w pierwszych szeregach manifestacji organizowanych przeciwko rządowi pod niewybrednymi hasłami. I przypomnę jeszcze raz, proszę państwa, żadna polska ustawa przyjęta w tym parlamencie w tej kadencji nie została zakwestionowana. Mówicie państwo o trosce, ale gdzie w waszych wystąpieniach, gdzie w tych płomiennych słowach pana posła Trzaskowskiego jest troska o Polskę? To jest troska tylko i wyłącznie o was. Spróbujcie się państwo raz jeden wznieść ponad własne interesy. Spróbujcie się wznieść ponad własne interesy. Ja wiem, że to jest trudne, bo przez 8 lat tego nie robiliście, nie potrafiliście tego zrobić. Polska jest tutaj i Polska dzisiaj potrzebuje jednego głosu polskiego parlamentu. Szanowni państwo, jeżeli rzeczywiście chcecie, żeby był dialog, żeby była rozmowa, to zróbmy to razem. Ja nie dam się obrazić. Nie dam się dzisiaj z państwu sprowokować. Bo rzecz naprawdę jest poważna i możecie krzyczeć, możecie cały czas tutaj być tak podekscytowani. I możecie również prostować w nieskończoność. Ale szanowni państwo, ja jestem dzisiaj premierem polskiego rządu. I jednym z moich obowiązków, a przede wszystkim moim najważniejszym obowiązkiem, jest bronienie dobrego imienia Polski. Jest bronienie interesu polskich obywateli, również przed politykami polskimi, którzy są nieodpowiedzialni. To jest mój obowiązek. Ale szanowni państwo, ja ciągle głęboko wierzę, że mimo wszystko, po tym dzisiejszym tutaj naszej rozmowie, że będzie jednak chwila na refleksję, państwo się zastanowicie i zważycie, co jest dzisiaj najważniejsze i co jest najistotniejsze. Czyje interesy reprezentujecie? Że jednak państwo zastanowicie się, że mandat poselski, który dzierżycie w swojej ręce, że przysięga poselska, którą tutaj składaliście, niesie ze sobą określoną treść wartości i powinności nas wszystkich. I jeszcze raz powtórzę. Polska jest dumnym państwem. Polacy to dumny naród. Jesteśmy w Unii Europejskiej. To jest nasze prawo, a nie przywilej. I bądźmy w tej Unii Europejskiej na takich samych zasadach i warunkach jak inne kraje. I bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. I jeszcze raz powtórzę, że polski rząd nie będzie uprawiał polityki zagranicznej na kolanach. Ten czas się skończył i musicie się z tym pogodzić. I jeszcze raz zapraszam państwa do tego, byśmy wspólnie razem pracowali dla Polski i dla Polaków. Bo nie o partnerów chodzi, ale o Polskę i o Polaków. Trybie sprostowania i odpowiedzi na dwie rzeczy, bardzo krótko. Czyje interesy reprezentujemy? Reprezentujemy interesy obywateli, którzy na nas głosowali, bo wbrew temu, co wam się wydaje, nie wszyscy obywatele głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I druga rzecz, bardzo istotna, a mianowicie na czym nam zależy? Nam przede wszystkim zależy na tym, żebyście nie zrujnowali pozycji Polski, którą żeśmy wypracowali przez ostatnie 8 lat, bo trudno będzie wtedy bronić polską rację stanu.